Jest dość wcześnie rano, korzystam z tego, że rodzinka jeszcze śpi, tak w ramach zmian, bo ostatnio Get Ready With Me było jakiś czas temu, jest nowy krem pod oczy, Skin 79 Water Biome, tak, Water Biome. Używam może 2 tygodnie i powiem Wam, że jest niezły, tylko musi przed makijażem dobrze się wchłonąć, bo jak się nie wchłonie dobrze, to się robi... Robią się takie grudy na twarzy pod oczami. Także to wymaga naprawdę dobrego wchłonięcia. No, muszę tak rozetrzeć, bo słuchajcie, przez to, że te końcówki są zimne, bo tu ma takie końcówki do masowania, to ja nie czuję, czy ten krem jest dobrze rozprowadzony. Czuję tylko chłód. I używam też tego Immortale de Amber Body. Ten krem jest bardzo fajny, tak jak już mówiłam, używam któreś z kolei opakowanie, tylko jest trochę dziwny, bo ma takie jakby drobinki. Powiedzmy starty bursztyn, także a la peeling. Tak się zastanawiałam nawet, czy on nie jest zważony, bo coś tam... Nie pamiętałam, czy takie było wcześniej, czy nie, ostatnim razem, ale może i było. Jak gdzieś widzicie, że mam odrapane ręce, no to słuchajcie, zaczął się sezon ogrodowy. Nakupiłam sobie przeróżnych roślinek, zasadziliśmy trawę, no i teraz to wszystko żmudnie wsadzamy. Dlatego jest naprawdę dużo pracy. Moje paznokcie są w stanie po prostu przeokropnym. Nawet nie idę ich robić znowu, bo nie ma to sensu, dopóki wszystkiego nie wysadzę, także dopiero sobie pójdę przed wakacjami. Ogarnęłam sobie włosy, wiecie co, zamoczyłam, nałożyłam aktywator skrętu, także za niedługo będziemy sobie suszyć, ale to dopiero za jakiś czas. Wracając do tego ogrodu, to słuchajcie, jak byłam młodsza, to mnie takie rzeczy nie interesowały, a teraz... Taki kwiatek, siaki kwiatek, taki krzaczek. No, mam, że jakoś się z czasem zmieniają te nasze wszelkie upodobania i rzeczy, którymi się interesujemy. Kiedyś z koleżankami rozmawiałyśmy o innych sprawach, a teraz jest, co sobie tam wsadziłaś, co sobie kupiłaś, jak sobie to będziesz aranżować. Także... Wszystko ma swój czas i swoje miejsce. Nie ma się co dziwić. Nie wiem, czy oglądałyście ten film Pokolenie IKEA. Wybrałyśmy się z koleżanką z okazji Dnia Kobiet do kina. Nie było ważne, co to za film. Byleby się, słuchajcie, wyrwać. Więc specjalnie nie wybrzydzałyśmy, a że nic nie było. Naprawdę... Wybór był bardzo marny, a nie chciało nam się gdzieś jechać do Krakowa, do jakiegoś dużego miasta, bo była brzydka pogoda i spodziewałyśmy się, że będą straszne tłumy. No to tak jak mówię, no nie wybrzydzałyśmy. Wzięłyśmy to Pokolenie IKEA, bo się wydawało, że będzie ciekawie. Pół godziny reklam, także naoglądałyśmy się reklam. I od razu Wam muszę powiedzieć, że reklamy to było najlepsze, co zobaczyłyśmy. Pierwszy raz w życiu wyszłam z kina po 15 minutach. Tak siedzimy i ona mnie trąca i się pyta, idziemy na zakupy? Ja mówię, no idziemy. Także opuściłyśmy kino po 15 minutach męki. Naprawdę przy tym 50 twarzy Greya czy 365 to ma niezwykle porywający i głęboki scenariusz. O matko, jakie to było nieciekawe, wiecie, żeby przez 15 minut jakoś się nie rozwinęło w takim kierunku, żebyśmy były zainteresowane i to wiecie, to nie tylko ja, ale ona też. Siedziałyśmy takie zdegustowane, co to jest, no to, a tak jak mówię, wybredne nie byłyśmy tego dnia, żeby tylko się wyrwać. Także ku naszej uciesze opuściłyśmy kino, ku smutkowi naszych portfeli, no to nie, no bo udałyśmy się na zakupy i coś tam nam się właśnie udało kupić. No ale cóż,
Chociaż ja już kiedyś miałam taki przypadek. Wybraliśmy się do kina ze znajomymi i szukaliśmy jakiegoś fajnego filmu i znalazłam film Prometeusz. No i bardzo fajny był zwiastun, taki, ja lubię tego typu filmy, takie a la science fiction, ale tak nie do końca. No i jedziemy. Zajechaliśmy, siadamy w tym kinie, oglądamy, wszystko super i nagle, ni stąd, ni zowąd, uświadomiłam sobie, że to jest horror. A ja horrorów nie cierpię. W dodatku, nie wiem, czy kojarzycie, Obcy, Predator. No to to. Po prostu... Orety. Ja bym stamtąd wyszła, no ale oni wszyscy stwierdzili, że zostają, że film nie jest wcale taki zły. Także film przeoglądałam, zresztą nie tylko ja, z koleżanka też, z zatkanymi uszami, a czasem zamkniętymi oczami. Także no, można różnie trafić. Piszcie, czy wam się zdarzyło właśnie pójść na taki film, że chciałyście wyjść, albo że się okazało, że to jest w ogóle co innego, niż się spodziewałyście, bo tutaj to po prostu było coś zupełnie innego, zarówno ten Predator, jak i to pokolenie IKEA. No tym pokoleniem IKEA to jestem załamana, naprawdę. Poziom jak dla mnie okrutnie niski, no ale co kto lubi. Czasami takie, wiecie co, filmy, że tak powiem, odmurzające też są dobre. A propos filmów, to mam trochę noc zarwaną, bo sobie włączyłam Netflixa i to jest błąd, słuchajcie, włączać Netflixa o 22:00. Trzeba to robić zdecydowanie wcześniej, no ale wiecie, przy dwójce małych dzieci to też jest średnio czas na to, a nie czytałam książki, bo musiałam leżeć przy dziecku, bo co wstałam, to mała się po prostu budziła, więc musiałam leżeć obok i praktycznie bezgłośnie tego Netflixa oglądać. Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywał ten serial, ale jak kojarzycie Bridgertonów, to teraz wypuścili jakby historię tej królowej. Jeżeli chodzi o samych Bridgertonów, no to wiecie co, no bardzo lekkie, proste, bez żadnej większej głębi. Momencik. Także nie jest to jakiś super serial, co bym wam powiedziała, o rety, musicie to koniecznie obejrzeć, to jest takie dobre i wciągające i w ogóle, także nie jest aż takie, ja tutaj patrzę do innego lustra, nie jest aż takie, żeby się to jakoś na to rzucać, ale jest takie właśnie proste, pozwalające się zrelaksować, nie myśleć za dużo. Taka odmiana dla mnie, bo niektóre seriale to naprawdę bardzo wymagają myślenia i skupienia. Ja bardzo lubię seriale Netflixa. Jeżeli lubicie takie bardziej zagmatwane, to polecam wam Dark albo Rok 1899, to chyba było. 100 to też są takie seriale, gdzie naprawdę fabuła zaskakuje. Cały czas coś się dzieje. Każdy sezon jest ciekawy. Bo zdarzały mi się takie seriale, które po, wiecie, pierwszy sezon był super. Na przykład Lot. Turbulencja. Turbulencja się nazywa ten serial. Pierwszy sezon super ciekawy. Naprawdę świetnie się zapowiadał. Drugi, no, jeszcze w porządku. A później tam są 3 albo 4 sezony. A później to już czuć było takie granie na zwłokę, że zaczęli ten sezon i teraz trzeba czymś ten sezon wypełnić, żeby miał tyle odcinków, co powinien. Nie wiem, mi się już po prostu znudziło. Przyznaję, że z ciekawości obejrzałam, ale nie dość, że na maksymalnym przyspieszeniu, bo tam możecie na Netflixie sobie oglądać chyba nawet 1,5 razy czy 2 razy szybciej. Bo nie wiem, czy zauważyliście, ale te seriale są dosyć rozwleczone, tam akcja idzie powoli, oni mówią też powoli, więc jeżeli chcecie sobie trochę przyspieszyć, nie macie czasu, no to można tym. I oprócz tego, że właśnie w ten sposób przyspieszyłam, to jeszcze, że tak powiem, przeskakiwałam z punktu w punkt, żeby tylko zobaczyć, co się stanie dalej.
za dużo było takiego rozciągania akcji. Też świetnym serialem, a to już troszeczkę inna kategoria, jest Peaky Blinders, który Wam polecam, ale też gdzieś tak pierwsze dwa sezony, bo później się robi to jakoś takie mniej ciekawe. Już takie, no nie wiem, odgrzewanie w kółko to samo. Choć te pierwsze dwa sezony bardzo mi się podobały, bardzo mi się serial generalnie podobał. Także ja lubię takie seriale właśnie z pogranicza, troszeczkę a la kostiumowe, powiedzmy. Trochę osadzone w fantastyce, ale nie takie zupełnie i klasycznie fantazy. Thrillery trzymające w napięciu, żeby nie było, słuchajcie, krwi, jakichś takich rzeczy strasznych, ale żeby trzymało jednak napięciu, był ten dreszczyk. Polecam Wam też Kroniki Frankensteina, bardzo, bardzo, bardzo fajny serial. Naprawdę, bardzo mi się podobał. Niesamowita przede wszystkim atmosfera. Ja sobie bardzo cenię, jak serial czy film ma atmosferę, taką, wiecie, głębię, że czujecie się, jakbyście się przenieśli do tamtych czasów, jest super dopracowany i to zazwyczaj właśnie seriale Netflixa takie są, nie wszystkie, bo zdarzyło mi się takie, gdzie po prostu nie udało się uchwycić im tej atmosfery, a tutaj się naprawdę udało. Jest niezwykle ciekawe, jest to podejście do historii Frankensteina, ale zupełnie z innej strony, w inny sposób. Bardzo, bardzo ciekawy. Ten serial ma chyba tylko jeden sezon, także nie ma tutaj szału i oglądałam go ze 3 lata temu i nadal kolejny sezon się nie pojawił, więc to już koniec, ale był na tyle dobry, że jeszcze dobrze go pamiętam. Okej, okay, kreskę już mamy i bez kreski czuję się łysa, jakbym nie miała tych rzęs w ogóle. Nie mam, słuchajcie, jakichś długich. Niektóre dziewczyny to mają takie długie rzęsy albo takie gęste, że wręcz nie muszą ich w ogóle malować, a ja jeszcze kreskę muszę dodawać, żeby w ogóle coś tam było. Takie życie, co poradzimy. Wracając do książek, to właśnie ostatnio sobie kupiłam aż 3 i jestem już w 3/4 biografii Grabowskiego. Jestem jak motyl. Czekaj, co ja się to smaruje? Nie, dobrze, okej. Okay. Może wziąłam inny kolor, niż się spodziewam. W każdym razie jestem już w 3/4 i bardzo ciekawa biografia. Jak nigdy nie czytałam biografii, zazwyczaj to były jakieś thrillery, kryminały, właśnie takie a la science fiction, Robin Cook i tak dalej. Także Harlan Coben, czasami Stephen King, ale to naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach, przynajmniej do mnie bardziej przemawia książka, powieść niż film. Gdzieś to głębiej mi się utkwi zawsze w psychice. Dlatego na przykład ze Stephen King to nie wszystko. Czytałam tylko kilka jego powieści i zawsze zanim wybiorę następną, to najpierw sprawdzam, czy nie były ekranizacji. Jeżeli była, to z grubsza zwiastun, o czym to jest, czy to nie jest zbyt straszne. Bo wiecie, to jest tak, że to jest straszne. Ja się boję, jak to czytam, ale jednocześnie jest wciągające, więc ciężko jest przestać to czytać. Więc niestety. I tak to jest właśnie z tymi książkami. A właśnie! Jeszcze tuż. Zdarza mi się zapomnieć. A dzisiaj mi się może nie zdarzy. Jeszcze sobie zrobię kreskę u dołu. A co tam? Także wiecie co, no. Tak to jest. No teraz jak się zajmujemy ogrodem, to tego czasu też jest dużo mniej. Dzieci tam gonią wkoło nas. Więc to też jest takie zajmowanie się 5:50. Ale jakoś dajemy radę, czasami przyjdą teściowie czy rodzice, to troszeczkę bardziej ich ogarną. Ale tak to w sumie moje dzieci też się dużo bawią same. Syn ma tutaj kolegę i po prostu razem się bawią, ale trzeba ich pilnować, bo to są takie, wiecie, typowe chłopaki, łobuziaki i wymyślają różne dziwne rzeczy, także trzeba ich pilnować, bo ostatnio wzięli sobie, nie wiem jakim cudem, gaz na osy z najwyższej półki, jak oni to ściągnęli, to nie wiem, pewnie się wspinali po regale, znając ich, i stwierdzili, że będą gazować, nie wiem, mrówki.
gazem na osy przy mocnym wietrze. No po prostu trzeba cały czas na nich patrzeć, bo no, szpital znowu, ja dziękuję bardzo za takie atrakcje, jak zwiedzanie szpitala kolejny raz, bo już kilka razy byliśmy. No, nasze dzieci są bardzo pomysłowe i to właśnie jeden z drugim są tacy. To nie tylko mój, ale ten drugi też jest taki dosyć pomysłowy, dlatego dobrze się dogadują. Dobrze im się razem spędza czas, no ale tak jak mówię, na nich trzeba mieć oko. Córka też się sama sobą zajmie, a to się pochuśta na huśtawca, to na rowerze pojeździ, więc nie ma jakoś dużo, ale jak ma zły dzień, no to jest niestety, ale ciężko. Ale jak macie dzieci, to na pewno wiecie, o czym mówię i was to na pewno też nie dziwi, że czasami jest lepiej, a czasami jest gorzej, a z tym ogrodem to już naprawdę chcę zrobić. Musimy się obsadzić od drogi, bo mamy dom jakby przy drodze wewnętrznej, ślepej de facto, więc niby okej, ale pod lasem i ludzie tu chodzą na spacery. Nawet jak jestem w domu, jestem w kuchni, to stają ludzie przy ogrodzeniu i pokazują palcem. I słuchajcie, siedzicie w środku w tym domu, a ktoś tam stoi przy ogrodzeniu, ewidentnie się patrzy na wasz dom i wskazuje palcem, a to na was, a to na elementy domu. No wiecie, tak jak tutaj nagrywam, no to ja was nie widzę, tak? Więc mam ten gdzieś komfort, że ktoś się na mnie tak nie gapi bezpośrednio, a jednak tam to takie mało przyjemne, czy jesteśmy na ogrodzie, no i tabuny, bo chodzi tutaj cała masa ludzi na spacery ze względu na ten las, na tą spokojną okolicę. No i jest to tak średnio przyjemne, także muszą nam roślinki urosnąć, a kupiłam nie tuję, tylko jałowce Blue Arrow. One wyglądały pięknie w internecie, mam nadzieję, że też tak będą wyglądać, jak w końcu urosną, ale sadziliśmy je co 40 cm, żeby powstał w końcu szpaler. Chcę to też poprzesadzać i zrobić taką kaskadę, więc muszę coś tam niższego ponasadzać, no ale jeszcze zobaczymy, nie mam żadnego doświadczenia w projektowaniu ogrodów, także to na pewno nie będzie ogród typowy. Zresztą mi się podobają też pomysły nietypowe, nieszablonowe. Ja wiem, co jest modne, co się ludziom podoba, ale mi się podoba co innego. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak dla mnie to musi być inaczej. Kostkę też mamy nietypową. Drzwi do domu też mamy nietypowe. No ale cóż, no, mi się podobały, więc mi się takie podoba i tak musi być. Po prostu jeden styl muszę trzymać w całym swoim otoczeniu, tak jak w domu. I wtedy nieważne, co wy myślicie, to będzie wyglądało dobrze, jak jest po prostu skomponowane jedno z drugim. Tak przynajmniej uważam. To co, idziemy wysuszyć te włosy w końcu. Włosy już gotowe. Jeszcze w międzyczasie mi się zepsuła suszarka. Co suszyła i nagle przestała suszyć. Na szczęście mam już zapasową, dlatego że od jakiegoś czasu tam ta suszarka grzała się, przegrzewała się. I wiecie, suszę włosy, na przykład przerwałam na chwilę, poszłam do dziecka, wróciłam i ona się już nie włączała. I dzisiaj niestety się już nie włączyła na amen, ale mąż mówi, że to może jakiś bezpiecznik będzie naprawiał. Od razu wam pokazuję tą suszarkę. O. Bellissima to jest jakaś specjalna do włosów kręconych, ale bardzo fajna, bo tutaj się ją dobrze trzyma, dobrze suszy, ma też tą czaszę tak fajnie wygiętą, bo zazwyczaj te kolce jakoś tak bardziej wystają, a tutaj jest cała fajnie obudowana, chyba że to się da ściągnąć, ten dyfuzor. Nie, bo tam w środku są flaki. Także zobaczymy, może ją zreanimuję, a może nie. Także o, jest. Jak widzicie, u mnie z ogrodem teraz bardzo, bardzo dużo pracy, a na jesieni też będzie praca, bo mamy w firmie jedno wolne biuro i chcę je całe przeprojektować typowo pod nagrywanie, bo jednak zimą, kiedy dzieci często są chore, ja mam trochę kłopot z nagrywaniem, bo nie ma gdzie ich wysłać z domu. A kiedy są w domu, no to niestety jest głośno, no ale dzieci z gorączką, no nie wywiozę do dziadków, ani nie wiem, nie wyjdę gdzieś do Kuleczkowa, no bo są chore, prawda, więc to jest też kłopot,
a tak będę mogła tam po prostu pojechać i sobie na spokojnie nagrać, także będę robić kompletny, generalny remont, na co Was zapraszam, także pokażę Wam, jakie tam będą pomysły, bo będzie to trochę inny styl niż u mnie w domu, przede wszystkim będzie jasno, ale też przewiduję cegły, ale zupełnie co innego. Także jak jesteście ciekawe, to serdecznie Was zapraszam, a ja się ubieram, także przy okazji pokażę Wam mój strój dnia. Mam na sobie sukienkę, którą widziałyście na pewno na którymś holu, chyba Even and Odd. Także coś z nowości, z takim ładnym dekoltem. Do tego mam naszyjnik by Dziubeka, moje kolczyki ze Swarowskiego, z takimi rybkami, wiecie, okrągłe. Pasek Lu, na nogach buty z Och Boutique. Mam często od Was zapytania o te buty. Jestem z nich bardzo zadowolona. 9 cm obcasa i naprawdę bardzo wygodne. Super. Buty są też skórzane. Kosztowały około 300 zł. Mam rozmiar 39 i jest to odpowiedni rozmiar. Dzisiaj rano było około 10 stopni. Było, jest w sumie nadal. Więc sobie wezmę, założę jeszcze mój trencz i torebkę. Ale zanim, to jeszcze Wam coś pokażę. Korzystam z tego, że salon mam cały ogarnięty na nagrywanie, bo będę nagrywać chyba jutro, więc mam wszystko przygotowane. Także tak na szybko, zanim wyjdę, to czym pachnę dzisiaj. Słuchajcie, odezwała się do mnie firma Made in Lab. To są zapachy inspirowane znanymi markami. Poprosili mnie, żebym sobie wybrała 5 zapachów i je Wam pokazała, więc wybrałam. Tylko tak, nie ma tutaj nazw, dlatego że piszę Twój nos rozpozna te w środku. Akurat na ich stronie nie było żadnych perfumów takich, które ja zamawiam. Dlatego zamówiłam zupełnie w ciemno inne zapachy, także nie powiem Wam, czy są identyczne, czy są bardzo podobne. Zaraz Wam tutaj pewnie gdzieś wyskoczy spis tego, co zamówiłam i to, co Wam chcę również rozdać, bo a propos tych zapachów, a propos moich współprac, których ostatnio będzie było kilka propozycji, na kilka współprac i się zgodziłam z czystej ciekawości, tak jak i tutaj, także będzie rozdanie i to rozdanie się będzie łączyło z dwoma markami i jedną z nich właśnie będzie Made in Lab, jedne z tych perfum, jeszcze się zastanowię, które włożę do paczki, ale szczegóły odnośnie rozdania pojawią się na jednym z następnych filmów, będzie to film ze strojami kąpielowymi. Ale do rozdania nie będą stroje, ale coś innego, coś bardzo fajnego i uniwersalnego. Jeżeli chodzi o te perfumy, to tak jak mówiłam, już zamówiłam sobie takie, których nie znam, nie stosowałam. I tu mamy taki opis na opakowaniu. Więcej zapachu, mniej marketingu. Żegnajcie fikuśne butelki, nazwy, etykiety i wysokie ceny. Pozbawiliśmy nasze perfumy wszystkiego poza zapachem, bo to jedyne, co liczy się w perfumach. I przyznam Wam, wołałam wszystkie i już testowałam, bo uważam, że powinnam najpierw sprawdzić, jak to z tą jakością. I one naprawdę mają świetne zapachy. Tutaj mam akurat 100 ml opakowania. I te perfumy są naprawdę niedrogie. Tam widziałam na stronie, że też często są jakieś promocje typu 10% taniej, czy tam trzeci gratis. Także zaglądajcie, bo można naprawdę niedrogo coś upolować. Zapachy są piękne, wszystkie. Wszystkie mi się niesamowicie podobają. Także z którymś się będę musiała pożegnać. Ale słuchajcie, 5 butelek, to ja tego nie zużyję chyba przez 2, 3 czy 3 lata i podejrzewam, że one i tak stracą swój zapach, a chciałabym, żebyście też przetestowały na własnej skórze, także na pewno jeden zapach powędruje do Was, a być może i dwa, także zobaczymy jeszcze, czy będę miała jakieś dodatkowe rozdanie, ale myślę, że będę. Testowałam, psikałam się tymi perfumami, dzisiaj zresztą też się już popsikałam, konkretnie tymi 62, no piękny zapach. Przepiękny. Tak jak mówię, no niestety nie porównam, czy jest to zapach podobny do oryginału, bo nie jestem perfumomaniaczką i kupuję w kółko i te same. Chyba że tu jest taka też informacja dla tej firmy Made in Lab. Może byście zrobili
mandarynkę i bazylię Guerlain z Aqua Allegorii, ja bym była bardzo chętna, bo może tutaj lepiej by się po prostu trzymały niż oryginał, bo oryginał się na mnie w ogóle nie trzyma. Te perfumy trzymają się całkiem nieźle. Wiecie co, no to nie jest trwałość Chanel Mademoiselle, które naprawdę, przynajmniej u mnie, trzymają się świetnie, ale się trzymają nieźle, są niedrogie, jest niezwykły wybór, jeżeli chodzi o zapachy i możecie też sobie kupić takie mniejsze opakowania, które świetnie będą pasowały do torebki. Myślę, że idealne właśnie na lato, żeby gdzieś ze sobą zabrać. Wiecie, jak są te upały, człowiek się jakoś tak bardziej poci i mam wrażenie, że ten zapach bardziej przeszkadza. No to fajnie byłoby mieć faktycznie takie małe opakowanko z jakimiś lekkimi perfumami pod ręką, żeby sobie dopsikać w trakcie dnia. Także wszystkie zapachy testowane przeze mnie, wąchane przeze mnie, wszystkie mi się podobają. Tutaj u góry opakowania też macie te nuty zapachowe i na stronie też będziecie miały nuty zapachowe do wyboru. Jak dla mnie naprawdę fajne. 36 miesięcy od otwarcia. Będziemy testować dalej. No i zobaczymy, czy któraś z Was też będzie zadowolona. Mam już na sobie całość, mam na sobie tęcz Massimo Dutti z któryś z moich zakupów i do tego taką malutką torebeczkę Kazara. Ona ma kilka lat. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie w mojej kolekcji są torebki, to zapraszam Was oczywiście na film z moimi torebkami. A ten tręcz jest chyba nawet na filmie też z kolekcją wiosennych okryć, więc jeżeli jesteście ciekawe więcej, to Was serdecznie zapraszam. Już Wam pokazuję, jak wyglądam w całości. Także jest to ostatnio mój ulubiony strój. Ten trencz się świetnie sprawdza, nie jest zbyt gruby, ale przez to, że jest właśnie długi, to jest mi całkiem ciepło i idealnie się nadaje do wszelkiego rodzaju spódnic, a ja spódnice i sukienki bardzo lubię. Także jak widzicie, takie szybkie get ready with me. Może trochę bardziej vlog. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapka w górę. Pamiętajcie też o rozdaniu, bo będzie już niebawem, także śledźcie mój kanał, bo się pojawi. I do zobaczenia następnym razem. Pa!